Cześć, tu RP, a mam dzisiaj dla was kolejny odcinek do gry Call of War. Toczy tutaj wojnę cały czas z Arabią Saudyjską. Niestety przeciwnik mnie złapał tutaj na terenie jeszcze równin. Gdybym mnie złapał na terenie na wzgórzach, tak wtedy byłoby bez bonusów dla jego czołgów. Teren tutaj zaznaczony to jest, że ma plus 50 na tym terenie, na którym się znajduje do siły. Ja straciłem prawie 27 jednostek, on już prawie 40, ze względu na to, że mieli cały czas dywizjon artylerii pracuje oraz bombowce taktyczne. Tutaj na terenie, ten teren był od wroga, teraz został przejęty już przeze mnie, przez ten bunt. Morale spadło. Chodzi o to, że na terytorium jego miałem prędkość 50, na moim mam 80, także to było terytorium jeszcze jego i dlatego mnie tutaj złapał. Dodatkowo to jedną jednostką cały czas mu tutaj przejmuje te jego prowincje. Kolejną rzeczą jest to, że szpiegostwo mi również działa. Mam zwiększony wywiad do dwóch, kontrwywiad do dwóch. Tutaj widzimy, że próbowali mi również tutaj szpiegować, dokładnie Sudan francuski. Widzę, co produkuje. Dodatkowo jeszcze mam złapaną jedną wiadomość, zawsze jest przynajmniej jedna, korespondencji tutaj tych graczy. Również to widzimy. No a to te sobie rozwalę. Później pójdę sobie w dół, przejmę pozostałe tutaj rzeczy. On nie ma stolicy, dlatego mu tutaj te morale pada, te wydobycie wszystkiego ma mniej. No tutaj to oczywiście tutaj zostanie rozwalone. Jeśli chodzi o Turkistan, również to przejmuję, będzie końcówka tutaj. Przejmę pozostałe jednostki, zabiorę większą armię, a później zobaczę, czy Turcję dobiję, ponieważ gracz już jest niestety, ale nieaktywny z Turcji. A dokładnie to jest Rumunia, bo Rumunia przejęła tutaj Turcję i pozostałe tutaj tereny, na przykład Grecję. Afryka pisała w gazecie, że mają sojusz, czyli Górna Wolta ma sojusz, Sudan Francuski, Etiopia i Madagaskar. Oni grają razem, przynajmniej tak napisali. Czy jak wojna będzie, to będzie ciekawie, będzie walka z czterema graczami. Ja tutaj mam pomoc Anglika. Ameryka Północna przejmuje bez walki Kalifornię, dokładnie to są Stany tutaj południowe. Przejmują Kalifornię. Nie widziałem tam po raportach, żeby jakieś jednostki były, jakieś straty czy coś takiego. Nie, nie. On ucieka, albo mu oddaje i podbiją te tereny, ten sobie wtedy przejmuje. Albo ewentualnie by chciał jakoś ruszyć, chociaż bardziej mi to wygląda na to, że przejmuje bez walki. No później wiadomo, tyle jest tutaj prowincji, produkcja, będzie naprawdę ciężko coś tutaj zrobić. Jeśli chodzi tutaj o Azję, graczami się mówiłem w taki sposób, że na razie nie będę tutaj męczył, oni mnie również, więc będę miał trochę czasu. Ural Północny walczy tutaj z Mongolią, również jest ciekawie. Zobaczymy, kto tutaj wygra od nich. Jeden, drugi gracz by chciał ze mną tutaj sojusz. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale głównie walka o władzę między nimi. Ten, który wygra, ten będzie dalej w grze. No a ja tu oczywiście kończę tą bitwę. Dodatkowo produkuję cały czas w fabrykach, tak żeby tych jednostek mieć jak najwięcej. No nie, niektóre tylko mi się tam nic nie robi, a tak to gdzie wszędzie jest jakaś możliwość, to staram się produkować. Chociaż ze względu na to, że pozwalają mi na to tutaj zasoby, na tą produkcję. Przeciwnik tutaj teraz akurat nie widać, ale miał tutaj 6 okrętów, 3 niszczyciela i 3 tutaj jednostki. Dokładnie to były pancerniki. Muszę coś na to wybudować, czyli albo na przykład bombowiec marynarki, albo tam się robi cały czas pancernik, również żeby jakąś tam walkę podjąć. Później również niszczyciele mogę robić, mam troszkę zaległości jeśli chodzi o tutaj wynalazki, mogą robić prędzej. Niestety nie zrobiłem, ale to jest wszystko do nadrobienia. Dorabiam to teraz ekonomią, tak więc myślę, że będzie dobrze. No mnie tu próbuję gonić, ale bardzo powoli mu to idzie, no a ja przejmuję tutaj pozostała jego prowincja. Nie wyskakują cały czas jakieś reklamy.
No to by było raczej na tyle z tej rozgrywki. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Na pewno będzie się działo. Czeka jeszcze kilka bardzo fajnych wojenek, które postaram się nagrać i wam pokazać. Także do usłyszenia, cześć.